A swoją drogą, Amadeusz też zasugerował, że dostał pieniądze. Bo to myślę, że nie jest żadną tajemnicą, ale sugerował, że dostał ofertę bliską 1 000 000 zł. A ostatnio jedna osoba, która zna wypłaty, powiedziała mi: nie, nie dostał. I mówiąc, że nie dostał blisko 1 000 000, to znaczy, że nie dostał też, nie wiem, 700 tysięcy. Dostał znacznie mniej. Więc też nie wiem, po co takie rzeczy mówią ludzie. To znaczy, wiesz, jakby czemu ma to służyć, że influencerzy zawyżają sobie wypłaty? Nie wiem, próbują sobie podnieść swoją wartość marketingową, czy czemu to ma służyć? Jakby wierzą w to, że wtedy inna federacja im podwyższy stawki? Jakby nie rozumiem tego. Tak samo ja pamiętam w momencie, w którym w swoim prime, takim zasięgowym, był Kasiusz, to on krzyczał, że inni mu zazdroszczą zarobków i on jest milionerem. To wiecie co? Ja podkreślam, że jestem w nizinach zarobkowych fejmu, ale się trochę czasy zmieniły. Ja za swoją pierwszą walkę dostałem większe pieniądze niż Kasiusz dostał za swoją ostatnią, kiedy jego zasięgi były bardzo duże i duża rzesza osób chciała go oglądać. Więc po co kurwa on robił się milionera, jak zarabiał no naprawdę stosunkowo niewielkie pieniądze? Po co? Czemu to ma służyć? Na litość boską. I powtórzę raz jeszcze. Ja jestem jednym z zawodników, którzy mają tutaj kontrakt, na dole. Świadczy o tym chociażby fakt, że znajduję się na tej pierwszej konferencji. Jestem walką otwarcia. Po prostu stawki się we Free Fightach podniosły. No ale to po co milionera z siebie robił? Nie wiedziałem, jak Sentino wyzywał rodzinę Nitra, natomiast dzisiaj spotkałem się z Seriuszem, byliśmy wspólnie na obiedzie, mieliśmy iść na strzelnicę, ale okazało się, że odwołali nam jednak rezerwację, więc po prostu pojechaliśmy coś wspólnie zjeść na miasto. I rozmawialiśmy, i też właśnie był podjęty temat Sentino, i właśnie Sergiusz mówił, że mu zwyzywał dziecko i zwyzywał mu dziewczynę. Nie wiem, jest to dziwny człowiek, bo wiecie, ja powtórzę się raz jeszcze. Ja uważam, że jeżeli powiesz komuś chuj ci w matkę w grze komputerowej, jest to. Ktoś może też to negować, okej, ale jeżeli grasz w grę komputerową i zwyzywasz kurwa postać w grze komputerowej, to okej. Jak zwyzywasz przypadkowy nickname na czacie. No okej, okay. No nikt tego personalnie nie odbiera, nikt nie wie, co to za osoba w ogóle jest. Ale komuś z imienia i nazwiska wyzywać dziecko, kurwa, czy matkę? Nie wiem, jak nisko trzeba upaść, nie wiem, jakimi zasadami trzeba się w życiu kierować i jakim bezwstydnym, kurwa, gnojem być, żeby takie rzeczy robić. Ale dla mnie jest to, kurwa, co najmniej śmieszne. Nie widziałem tego i szczerze nie chcę tego zobaczyć. Wystarczy, że Sergiusz mi zakomunikował, że taka sytuacja miała miejsce. Nie chcę się tego oglądać. Tak jak były momenty, kiedy ja z uśmiechem na twarzy oglądałem wypowiedzi Sentino, oczywiście śmiejąc się z niego mimo wszystko, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale akurat ja uważam, że w tej sytuacji zachowałem pełen obiektywizm. Dlatego, że od początku mówiłem, że Sentino jest bardzo dobrym muzykiem, ale chujowym człowiekiem. Od początku to mówiłem i powtarzałem, że Sentino jest odlepusem. I jak mimo, że oglądałem jego wypowiedzi, one mnie bawiły, to może to one mnie śmieszyły. Ja się nie uśmiechałem na zasadzie haha, ale zabawny gość, tylko haha, co za popierdolony gość. Na zasadzie o kurwa, co ja widzę, co ja patrzę, tak? To bardziej w ten sposób działało. I od początku to kurwa mówiłem. A jak ja Sergiuszowi w prywatnych rozmowach sugerowałem, kurwa, Sergiusz, uważaj, komu ty pomagasz, i jakby zastanów się, czy to jest warte świeczki i czy źle z tym nie skończysz, to mówił: nie, nie, spoko, on mi wiele zawdzięcza, mi nic nie zrobi, będzie w porządku wobec mnie. No, tak bardzo jest w porządku, że ci rodzinę kurwa nawyzywał teraz. Teraz tylko brakuje Zabielskiego, który powinien powiedzieć: hej! Ale nie oceniaj mnie przez pryzmat zachowania w internecie. Sentino oceniłem i co? I się kurwa nie pomyliłem nawet odrobinkę, a bym bardzo chciał. No. Nazywam się Amadeusz Ferrari. Siemanko, witam. Naczelny zadymiarz. To Nitro mu pierwszy zwyzywał dziewczynę.
Wiesz co, ja nie wiem, jaka była wypowiedź Sergiusza na temat tego dziewczyny, znaczy wiem, jaka była, ale nie wiem, w jakiej kolejności to było. Tylko mimo wszystko on mu jej nie zwyzywał, tylko on stwierdził fakt. On zlikował prywatną wiadomość, to jest różnica. Jeżeli Sergiusz powiedział o fakcie, czym zajmowała się jego dziewczyna i w jaki sposób się poznali, to czy jest to wyzwiskiem? Czy jest to wyzwiskiem? Czy jeżeli ja w tym momencie powiem, że ktoś poznał swoją dziewczynę, nie wiem, przykładowo w burdelu, co będzie faktem, czy będzie to wyzwiskiem? Nie będzie. Natomiast gdybym ja poszedł i powiedział, nazwał jakąś dziewczynę bez powodu dziwką czy kurwą, to już jest wyzwiskiem. Ale stwierdzenie faktu nim nie jest. No nie jest, no nie zgodzę się z tym. Natomiast kto pierwszy użył takich słów? Nie wiem. Sergiusz stwierdził, że on odpowiedział w ten sposób na zaczepkę Sentino. Dobra, ja wam coś powiem, bo też fajnie, aby w tej kwestii była jasność. Ja o Sentino jako tako wypowiadać się nie Przekamara, chcę, żeby oceniać jego proszę jako spójrz. człowieka, bo już tak jak powiedziałem, ja całą informację, wszystko co wiedziałem, powiedziałem na jednym streamie, swoje uczucia też powiedziałem i ten temat chciałbym zamknąć, ale jest jedna rzecz, do której chciałbym się tylko odnieść, bo tu chyba dużo osób może nie być tego świadomym po prostu. O! Tutaj. Sentino. Moich paczek ty wyglądasz jak dziecko. Tu jest shot, na którym Sentino mówi połowę rzeczy w języku polskim, a połowę rzeczy mówi w języku hiszpańskim. I wiem o tym właśnie od Sergiusza. I Sergiusz mi powiedział, że w momentach, w którym mówił po hiszpańsku, ja hiszpańskiego nie znam, to podobno w języku hiszpańskim wyzywał jego kobietę, matkę chyba i dziecko. Jeżeli to jest na hiszpański, możecie sobie, nie wiem, przetłumaczyć słowa Sentino. Ja nie wiem, powtarzam tylko to, co Sergiusz mi powiedział. I podobno po tym, jak usłyszał te o Belgii w języku hiszpańskim, to przedstawił fakty na temat Sentino, bo powiedział coś o dziewczynie Sentino. Czy w sumie jest to faktem, to nie wiem. Sergiusz twierdzi, że jest, ja dowodów nie widziałem, ale no wiecie, do czego zmierzam, prawda? I jakby ten temat uważam za zamknięty, bo ja też nie chciałbym się jakoś specjalnie mieszać w dramę Sergiusza i Sentino, to jest sprawa między nimi. Moim zdaniem jest to popierdolone. Ja po prostu co myślę przekazałem na jednym szocie i tym po prostu zamykam cały temat. Zapytaliście, czy coś wiem o ostatniej wymianie zdań. Tak, wiem. Nic od siebie więcej nie dopowiem, bo nie wiem, bo nie jestem biegły w tym temacie, bo nic, żadnych więcej informacji po prostu nie posiadam. No. Jak Ferrari powiedział, że matka Polaka na rok się robiła pod pseudonimem Beatrice, to krzyczałeś, że Ferrari bez zasad, bo matkę mu obraża. Wiesz co? No tutaj inaczej. Z tego, co mówił Adrian Polak, to jest to totalną nieprawdą. I sam prosił w tym momencie Ferrariego, żeby pokazał dowody, no a to tego kurwa nie zrobił. Czy Sergiusz ma dowody na słowa, które powiedział? Nie wiem i mam nadzieję, że ma. I mam nadzieję, że ma. Natomiast z tego, co mi opowiadał, to ja już o tym wiedziałem dawno. Ja tego nie mówiłem, bo ja nie będę wyjmował rozmów prywatnych od tak sobie po prostu mówiąc, co od kogo wiem. A po drugie, nie chciałbym tak szczerze mieszać się kurwa w takie rzeczy. No to nie jest to dla mnie. No, nie jest to dla mnie, serio. Poza tym jest. Dramę Konopskiego i Wardęgi też komentujesz, dlaczego dramę Nitra nie. A co właśnie w tym momencie robię? Komentuję dramę Nitra, ale mówię, że nie dodam nic od siebie z perspektywy osoby, która mogłaby wiedzieć coś, co nie zostało powiedziane. Nie wiem, jak masz 13 lat i nie rozumiesz moich słów, to mnie nie oglądaj, po prostu. Ot tak. Bo głupio, że muszę w ogóle to tłumaczyć. Natomiast, no jest wiele kurwa głupich rzeczy, z którymi się nie zgadzam i często influencerzy generalnie przekraczają pewną granicę kurwa dobrego smaku. Ale obejrzymy ten film i za chwilę jeszcze odniosę się do sytuacji na konferencji, bo jest trochę więcej osób, a podejrzewam, że
Znaczy, chciałbym poznać opinię społeczną w tym temacie, więc im więcej osób, tym lepiej pod tym kątem. To prawda, nie było mnie chwilę w internecie. Jestem zawiedziony, że troszeczkę hejt, że troszeczkę hejterów. Kurwa ty, stary, byłem przez pewien moment lubiany, władca piekieł, tu po Polaczku, przejechałem się po tym po Polaczku. Tam trochę ten sędzia, bo pijany był niestety w oktagonie, popierdolił głupot. Bawmy się i mówił, że Witalii i Władimir Kliczko wiedzą o walce. Spotkałem ostatnio Witalia w Hiszpanii. Możesz mi wierzyć w mnie, dlatego wbijajcie na kanał Spontan. Tam Na to, co zrobiła Beatrix, było pełno dowodów. Nawet telefon tej Roksiary był zrozumiany na imię i nazwisko mamy Polaka. Wiesz co? Kurwa, powiem ci tak, szczerze, nie wiem. Jakby nawet nie chciałbym o czymś takim mówić, nie wiem. Szczerze nie wiem. Ja uważam, że rodziny nie powinno się nigdy w ogóle w takie konflikty mieszać. Tylko, że w momencie, w którym ktoś angażuje twoją rodzinę, to Hammurabi oko za oko, tak? Natomiast ja osobiście sam nigdy pierwszy nie wyjąłbym argumentu kurwa cudzej rodziny w jakikolwiek kontekście, bo jak to jest sprawa między tobą a drugim człowiekiem, no tak uważam. Gdyby ktoś mi matkę nawyzywał, albo wyjął jakieś brudy na moją mamę, których chyba nie ma, mam nadzieję, że nie ma. No na pewno nie ma, no kurwa, mamo, ufam ci. To wtedy ja bym odbił tą piłeczkę, gdybym jakieś informacje posiadał, bo stwierdziłbym, że kurewskie zachowanie za kurewskie zachowanie. Ale nigdy w życiu ja bym osobiście się nie posunął do tego, żeby jakieś informacje na temat tutaj rodziny wyciągać. Dzieci, matek, kurwa, dziewczyn i tak dalej.